Cześć, witajcie, witam was bardzo serdecznie z tej strony Demo i witam was w drugim odcinku z naszej serii Zagrajmy w Gothic 3. Jak widzicie, rozpoczynamy w tym samym miejscu, co skończyliśmy poprzedni odcinek, czyli odcinek pierwszy. A mianowicie rozpoczynamy na początku osady buntowników, do której udałem się tylko w celach tak naprawdę, żeby wykonać kilka questów. Nie chcę tutaj się przyłączać do buntowników, będę najemnikiem, tak jak mówiłem to ostatnio, jeszcze raz to podkreślę. Ale udałem się tutaj, żeby wykonać właśnie te zadania w celu tak naprawdę tylko i wyłącznie zarobkowym. I też chcę zdobyć to oczywiście przy okazji troszeczkę doświadczenia. Może trochę się podszkolić w walce, bo raczej będę wojownikiem, tak mi się wydaje. No i dokładnie to będziemy teraz robić, dla nich zadania. Oczywiście zakończymy na początku questa, którego wykonaliśmy ostatnio, czyli zabicie tych dzików. Dlatego pogadajmy sobie z Brentonem, bo chyba u niego to się tego questa brało. Jak leci? Not so good. We were chased away from our post by aggressive wild boars. A właśnie, nam mówi teraz o tych dzikach. Already told the warriors, but they only think about fighting the orcs. If those beasts don't disappear soon, we won't be able to keep working. Jeśli te bestie oczywiście nie znikną, no to oni nie będą mogli dalej pracować, ponieważ one, te dziki, przeszkadzały ich drwalom po prostu. I teraz mamy opcję, że te dziki są już martwe, możecie wrócić do pracy. Myślę, że nie będę chyba tego tłumaczyć za bardzo tych dialogów, bo one są naprawdę takim dosyć prostym angielskim napisane. Dajcie znać w komentarzach później. Dzięki za złoto. 30 złota, doświadczenie, no to już jest trochę większa nagroda, 250. Tak naprawdę dwa orki, no i jeden ścierwojad za tego questa, ale zawsze lepiej to niż nic. Pogadajmy sobie teraz może z Gelfordem, bo on chyba jest tutaj jakby dowódcą, albo Javier, który jest tam niżej. Zobaczymy. Be very careful when roaming through the woods here. Orc scouts are everywhere in this region. Tak, tak, już właśnie spotkaliśmy pewnych zwiadowców. Ich obozowisko blisko Ardei. Nawet to na nich sobie trochę pofarmiłem. U niego chyba można będzie sprzedać te przedmioty, które ostatnio sobie farmiliśmy. Jeszcze dla nich nie szpieguję. Naprawdę nie jestem jeszcze ich szpiegiem, ale wkrótce tak. W takim razie pokaż mi swoje towary. I tak, jak widzicie, mam naprawdę master tych przedmiotów, które będę mógł sprzedać. On ma 24, no prawie 25 tysięcy. Więc myślę, że właśnie tę jedną tarczę sprzedam, może sobie zostawię jedną, jak mu się nauczył posługiwać tarczą, żeby nie żałował. Tem wszystkie bronie posprzedaję, jak leci. Pałkę tak, chociaż nie wiem, czy łuk? Łuk może lepiej nie. Ten łuk jest troszeczkę lepszy. Może sprzedamy mu ten zwyczajny łuk, bo ten jest, to jest łuk myśliwski. Kosę mu sprzedamy oczywiście. Czy to właśnie teraz na taką rozkminę, czy w Gotiku Trójce się ścinało drewno na handel, coś takiego, czy chyba nie. 100 wymaganej siły, chociaż dobra, zostawię sobie to. O, i zobaczcie, to są właśnie te bronie orkowe. Zobaczcie, ile teraz tam pieniędzy wskoczy. Masa będzie. Oczywiście jeszcze nie skakuję te pieniądze, bo jeszcze nie sprzedałem. A dobra, sprzedałem ten topór też. Kuszę. Może jedną sobie zostawię. Albo na razie sprzedam, jeszcze zdobędziemy na pewno. W takim razie bełty mu też posprzedaję. Te strzały sobie zostawimy. I to by było chyba na tyle, bo jak mówiłem, będę grać wojownikiem, więc to też bym mógł mu teoretycznie sprzedać. Nie wiem tylko, czy cena jest odpowiednia, ale dobra, sprzedajmy też. Czyli magiem nie będę. Asasynem też nie, chociaż było kilka takich też opinii, ale najwięcej było na najemnika. Nie grałem najemnikiem, więc będę najemnikiem, proste. W takim razie dołóż mi złoto, proszę. No, 5591, no i tradujemy. Dzięki za handel. I tak, mamy teraz prawie 7 tysięcy, więc moglibyśmy sobie kupić na przykład hełm, który daje mi aż 14 punktów obrony od cięć. Ale mógłbym też sobie zakupić jakąś lepszą zbroję, chociaż mogę tylko kupić lekką zbroję buntownika. No nie powiem, jest ona całkiem niezła, jak na początek, na pewno lepsza niż ta moja aktualna. To jest chyba skórzana, czy tam w ogóle nawet zbroję nie mam. Może sobie zakupię, najwyżej później mu ją odsprzedam. Na pewno stracę na tym. Dobra, tradujemy, dzięki. I ubierzmy sobie teraz ową zbroję. No, świetnie, nowy wygląd. Jeszcze mogę mu posprzedawać te ostrze asasynów zatrute.
Show me your coś good. Tam jeszcze było chyba. Ostrze. Aha, bo to. Teraz, zaraz. To już to, bo ja nie wiem, czy ja ten lepszy łuk mam ustawiony, czy ten gorszy. Ja mam ustawiony. A, ten sam co tutaj mam. Dobra, to mogę mu sprzedać. No to jeszcze raz, pokaż towary. Dobrze, złoto, dziękuję bardzo. No i 2000 ponad, świetnie. Tutaj mamy skrzynki, dwie, które możemy sobie też obrobić, aczkolwiek oni się tak trochę niezbyt fajnie mi tutaj ustawili. No dobra, zrobię save'a i spróbujemy. Może nam się uda tutaj ukraść, zobaczymy. Zrobił się save? Tak, jest. Game saved, ale zaraz. Sama w sobie gra, jeśli chodzi o napisy, powinna być po polsku. Jest Polish? Jest polski, świetnie. O, o to chodziło. I tak ma być. Napisy po polsku. No, dlatego nie będę się nic tłumaczyć. Dziwne, że dopiero teraz się zreflektowałem o tym, jeśli chodzi o to. What are you doing sneaking around? Może lubię się skradać. Nic ci do tego. Hey you! What are you doing sneaking around? Nie przejmuj się mną, naprawdę, w ogóle. Spróbujmy. Zorientuję się. Skorzystam z wytrycha, bierzemy wszystko. Nie, nie skapnęli się, świetnie. Czekajcie, na chwilę tylko zrobię pauzę w nagrywaniu, zaraz do was wrócę. Dobra, wracamy, musiałem nos przedmuchać, bo coś gadałem przez nos, troszeczkę katar miałem. Się nie zorientowali, więc sobie podejdziemy jakby nigdy nic do następnego tej kuferka. Zorientujecie się? Ciekawi mnie, ile w takim obozowisku buntowników może być szpiegów. Przynajmniej jeden. Chociaż jeszcze nie jest oficjalnym szpiegiem. Nasz bohater. Zaczepi nas? Nie. Nie jesteśmy podejrzani, ukradzisz nawet. Świetnie. Ojoj, gra się ładuje. Uspokój się, Gothic. Spokojnie. Pozbierajmy sobie grzybki. Zaraz będziemy mogli opchnąć pewnego sprzedawcy. To jakiś miecz jest przy tym szkielecie? Nie. Właśnie, niedługo będziemy, znaczy za chwilę będziemy właściwie czyścić tunel z jaszczurów i pełzacza jednego. To będzie dosyć niebezpieczne. Oj, niepokoją mnie te spadki FPS-ów. Ostatnio mi tak bardzo dobrze gra chodziła. To pewnie zależy też od otoczenia, myślę, generowanego. Tutaj te jaskini są dosyć duże. Zaczepi nas? Don't cause any trouble here, got it? Oczywiście. Nie będziemy stwarzać żadnych problemów. Mhm, to będą przynajmniej jeszcze dwa mieszkanka, które będziemy mogli okraść i chyba... Tak, dwie książki są, które możemy sobie przeczytać. Chyba nam alchemia podskoczy. Nie, Sebastianie, nie chcę z tobą gadać. Przesuń się, proszę. No, przesuń się. Boże. Magu ognia, przesuń się. No. Przejdziesz? Boże, co za upierdliwy człowiek. No nie przeczytam, póki tutaj stoi. I nie okradnę go też. Kradę cię przy pierwszej lepszej okazji, jak tylko pójdziesz spać. O, tu jest ten handlarz. Marlo. Jakoś go nigdy nie lubiłem, szczerze mówiąc. Nauczę się czegoś ciekawego? Uninteresting. Nic ciekawego nie ma. Ta książka u Sebastiana chyba edukuje jedynie. No, Marlo, nie patrzy na mnie. Chcę cię ukraść w tym momencie. Zróbmy save'a. Nie, dobra. Właściwie to jest bez sensu, bo on się zorientuje, on się gapi na mnie. Pogadajmy z nim. On nam też... A, tu jest jeszcze jedno pomieszczenie. O, wchodzi do środka. Świetnie. A Sebastian odszedł od książki? Nie, cały czas jest zajęty lekturą. On też podszedł. Dobra. Spróbujmy. Może się uda? Szybko. Dobrze, udało się. Nie zorientowałeś się, prawda? Nie zorientowałeś się. Świetnie. Jakoś specjalnie wartościowych przedmiotów nie znalazłem. Ale zawsze jakieś wytrychy. Kim jesteś, Marlo? Who are you? I am Marlo. I am the best merchant on the coast from Ardea all the way to Cape Dunn. What interests me most are valuable items. Items such as silver, gold and jewels. I take everything. A co robisz z tym złem? What do you do with the junk? I know ways to convert this stuff into shiny coins, and we need them. So you're supporting a good cause when you bring me this stuff. Where do you get your goods? We have people in the cities who take care of our supplies. Automatycznie postać mi zadała tą drugą opcję dialogową, którą mogłem wybrać. They will let you know who they are. W takim razie pokaż mi swoje towary. Może coś mu tam opchniemy. Nie wiem, czy tam coś konkretnego mam takiego, czym byłby on zainteresowany. Właściwie on to chyba wszystko kupi.
Srebrny kielich mogę mu sprzedać, chociaż... Dobra, mogę sprzedać. 60 złota nam zawsze skoczy. A nie, bez porządnych chochli nie upiścisz sobie smacznego dania w kotle. Dobra, to mu sprzedamy i starczy. Dobra, chodźmy stąd. Na dół, zajmijmy się ważniejszymi sprawami. Tak, są buntownicy zwyczajni. Dobra, tu nie będę je okradać, bo się zorientuję. Pilnuję swoich skarbów. I możemy tutaj takiego jednego buntownika, Coopera właśnie, wyzwać na walkę na tej arenie. Dzięki temu dostaniemy troszeczkę oczywiście doświadczenia, ale najpierw sobie pozbieram te wszystkie kosztowności, jakie tutaj są. O, jakieś skrzyneczki. Tu jeszcze chyba są ich... Nie, to w innej jakiejś części jaskini, ale znajdują się jeszcze ich... oczywiście wszystkie bronie, całe zbrojenie możemy im zabrać. W sensie oczywiście mogą skapnąć, że tutaj intrus, który dopiero przyszedł do tego obozowiska, pociągnął ze sobą też taką falę kradzieży niewyjaśnionych, ale nie powinni nas chyba zaatakować. No chyba, że spieprze kraść, to wtedy wiadomo. Ktoś tu jest? Nie. Może mi się udało kraść ten domek. Wiecie, nie chcę trzymać z buntownikami, więc czemu bym się nie miał tutaj wzbogacać? Teoretycznie też bym mógł to wszystko sobie pozbierać wtedy, jak już byśmy wybili ten cały ten cały obóz, jakbyśmy już wybili. No ale na razie sobie pozbieram, bo do tego czasu, aż będziemy z nimi walczyć, to trochę jeszcze na pewno czasu nam zleci, myślę. Sobie zrobię save'a, bo na razie jeszcze nikt nas nie podejrzewa o nic. Jeżeli ciekawym coś spieprzył, to sobie wczytamy. O, ale tej pieniędzy będzie, już to widzę. Z 1000 zł jak nic. Nie siadaj. Zbieraj wszystko jak popadnie. Drewniana tarcza, miecze, łuki myśliwskie. O, takie jak mój właśnie. Miecze zardzewiałe, miecze zwyczajne. Nie siadaj. Pałka. Drewniana tarcza. To chyba nawet mogę zbierać. Może i nie. Chyba nie. To by było głupie, bym mógł ich okraść bez żadnych konsekwencji. Dobra, tu jeszcze jest jakaś skrzynia. Tutaj jest kufer. Uda mi się raczej. Tyle razy mi się udało, to czemu teraz miałem mi się nie udać? Tak, takie myślenie czasami jest zgubne, ale w tym przypadku tak się nie stało. To jeszcze są przedmioty jakieś. O, dwie. Skrzynka i kufer. To już wymagało wytrycha. Szczęście nie złamał nam się. Dobra. Zabieramy sobie jeszcze teraz ten staw tutaj. Zaraz pójdziemy do jakiegoś pierwszego lepszego handlarza tutaj u nich i im wszystko to opchniemy. No, świetnie, akcja zakończona powodzeniem oficjalnie. Udało mi się obrabować ich praktycznie ze wszystkiego. Tam tylko Sebastiana jeszcze nie okradłem i tego i tej tam buntowniczki. Stop! Oj. Some valuable things have gone missing here. Do you know anything about that? No. No, i to są tak naprawdę wszystkie konsekwencje, jakie to niosło ze sobą. Nie wiem, czy jakąś reputację tutaj tracimy u nich, ale mówiłem, nie przejmuję się reputacją buntowników i to w ogóle. Dobra, pogadamy sobie w takim razie z Javerem. You're new here, aren't you? Many refugees have joined us in Reddick lately, but your face isn't familiar. Jesteś tu dowódcą? Are you in charge here? I'm the most experienced man here when it comes to fighting orcs. I guess that would make me something like a leader of this rebel camp. Jak mogę wam pomóc? To mnie oczywiście nie interesuje, ale zobaczymy, co nam powie. How can I support you? There are many possibilities for furthering our cause. Just walk around here and ask the people in the camp. We need to prepare for the revolution in Cape Dun. No, bez ekwipunku, który ja wam zawłaszczyłem, na pewno wam się rewolucja nie uda. Trochę sabotaż tutaj przeprowadziłem. Dobra, opowiedz mi o tej rewolucji. Explain this revolution thing to me. The cities of Mirtana are ruled by orcs, but some of us rebels are lying low within the cities. When the time comes, the rebels will mobilize both slaves and free humans for the revolution. You must find these undercover rebels and follow their orders if you want to support us. Jak się nazywa buntownik ukrywający się w Cape Dun? Może nam powie? Zawsze byśmy wiedzieli, kogo musimy sprzątnąć w danym mieście, jak już będziemy najemnikiem. Who is this undercover rebel in Cape Dun? He's moving among the slaves in Cape Dun, so we won't be recognized. I hope they haven't found him out yet. I will not tell you who it is. I don't know you well enough for that. Może jak zdobędę trochę ich zaufania. O, nawet sam mi to powiedział.
Dobra. Nowe zadanie. Znajdź buntownicze podziemie w Cape Dunn. Dobra. Nosisz zbroję paladyna. To nie jest interesujące. Potrzebuję broni. I need weapons. So do we. Unfortunately, there is one small problem. To jest ten problem? Our last smith died in combat. Since then, our smithy has been abandoned. If you know somebody who could take his place, send him to us. Tak, nawet wiem, gdzie on się znajduje. Znaczy, pamiętam chyba. Dobrze, w takim razie pochodźmy teraz do Coppera. Trochę go obijemy na arenie. Dostaniemy dzięki temu możliwość taką, żeby on się do nas przyłączył. Będzie on przydatny w czyszczeniu tamtej części jaskini z jaszczurów i pełzaczy. Jaszczury mogą nas zatruć i to nie jest fajne. Chorobę. What about a little fight in the arena? Mogą nas zarazić jakimś zarostem. Chcesz stanąć przeciwko mnie? You wanna go up against me? Well, not really. You're among friends here. We humans must stick together against the orcs. I need some training. You look like you might be an equal opponent. Let Norris explain the arena fighting rules to you. And then let the fun begin. Spotkajmy się na arenie. Meet me in the arena. All right. So let's see what you've got. Dobra, to nie będzie jakieś wielkie wyzwanie, ale mimo tego zrobię sobie save'a w razie czego i jeszcze się oczywiście... Oj, na zdrowie. Jeszcze się najemy. Właściwie mogę sobie mięsko przygotować, bo tu mamy taką fajną możliwość. I'm sure you must have more important things to do. Aż 21 kawów mięcha możemy sobie upiścić w tym momencie, świetnie. Będę miał niezły zapas na, no, dosyć długą wyprawę, myślę. Taka nas będzie czekała niedługo. Mianowicie przez tą jaskinię, oczywiście, do której się teraz będziemy udawać. Aczkolwiek to mi nie wygląda na 20%, więc sobie zjemy może chlebek. Jeszcze raz. No, to było jakieś 10% chyba. No, coś koło tego, może nawet mniej. Robimy save'a. I lecimy na arenę. Come here. No. Rozpanuje się szybciutko. Masz mój. Od razu. Nie blokuj się, Copper. No, świetnie. Siła plus 1, doświadczenie, awans i tak dalej. Jeszcze go ukradnę w tym momencie. No, wstawaj, chcesz jeszcze raz ze mną walczyć? Może ktoś jeszcze chce się ze mną zmierzyć? Ktoś chętny? Chętnie zawłaszczę wasze przedmioty, na przykład twoje, Norris. Masz fajną zbroję. No, wstawaj, Copper. Szkoda czasu. You won the fight. Good job. You've got what it takes. Wiem. If you need a comrade in arms to fight by your side. O właśnie, o tym mówiłem dokładnie. On nam zaraz się przyda. Chcesz walczyć u mojego boku? You want to fight at my side? You show a lot of promise. All you need is a little more experience. I will go wherever you go and fight whoever you fight. Once you no longer need me, just send me back. Najlepszy sposób zdobycia jakiegoś towarzysza. Musimy go obić i zdobyć szacunek. Come with me. Let's go. Dobra. Copper dołącza do ciebie, świetnie, zaraz sobie pójdziemy do tego. Tylko sobie jeszcze z Norrisem porozmawiam. Chyba on jest nauczycielem tutaj. Czym się zajmujesz? What are you doing here? I'm taking care of our forces in Redak. We keep training and trying to prepare as best we can for a battle with the orcs. The closed off area over there is our training arena. Pokaż mi, jak się walczy. Walczycie ze sobą na arenie? Może się zmierzysz ze mną, Norris, i bym coś tobie ukradł? You fight against each other in your arena? That's the best training there is. Unfortunately, the orcs agree completely. They have an arena of their own in almost every city. They value a fighter who wins arena battles very highly. O, dokładnie. Pamiętam, że jest jakieś miasto, niestety wyleciała mi nazwa z głowy. Tam fajnie się walczyło, zdobywało się szacunek. Nie wiem, czy jakąś zbroję tych najemników można było zdobyć, ale kurczę, coś takiego tam było. Tam byli tacy niewolnicy, co kopali jakieś rowy blisko tej areny, pamiętam. Ale naprawdę jak przez mgłę, tam takie tylko momenty i obrazy. Nie pamiętam, jak to jest, się to miasto nazywa. Jeśli ktoś z was pamięta, to dajcie znać w komentarzach poniżej, chętnie się tam udam. Sobie odświeżę trochę wspomnienia, ale to na pewno nie od razu, teraz jakoś. Tym bardziej, że nagrzałem kilka odcinków naprzód. Ale dobra, nieważne, wróćmy do naszej gry. Jak dokładnie wyglądają walki na arenie, no to wiemy. Pokaż mi, jak się walczy. Show me how to fight. Może czegoś się nauczymy. I'll show you how to handle weapons if you make yourself useful. Jak dokładnie? Nie. Co mam dla ciebie zrobić? What should I do for you? Our smithy has been shut down for dobra, days. To już wiemy. But the battles with the orcs haven't decreased. If you bring us 5 bundles of weapons, broni. That would help our cause tremendously. Nie, tego nie będę raczej robić. A skąd mam, skąd wezmę 5 paczek broni? On nam powie, że od orków, z tego co kojarzę, ale dla orków
Mam informację taką z mojego źródła już, że jako najemnik będę miał podobnego questa dla orków, więc im się nie opłaca tego dawać. Ale mogę się mylić. Moje źródło może być złe. Where there are orks, there are weapons. Mostly they can't do anything with human weapons. No dokładnie, zbierają po prostu so they collect those, pack them in bundles and store them somewhere. I see. Dobra, w takim razie nauczysz mnie walki może jednak? Would you teach me how? O, jednak można. Chcę lepiej walczyć mieczem, bla bla bla, bla bla bla. Ile mam pieniędzy w ogóle? Nie, za mało mam. Dobra, 2000 nie będę na razie. Jeszcze sobie trochę questów porobimy. Tego właśnie teraz sobie oczyścimy tutaj tą lokację. Przy okazji wyjdziemy blisko tego kowala. Sobie tak naprawdę upieczemy dwie pieczenie na jednym ogniu. Pogadamy sobie z Joyem i on nam właśnie powie o tym, że boi się tego tunelu i tam się czają jakieś straszydła, które pójdziemy właśnie zabić. If I were you, I wouldn't venture too far into this cave system. Co jest nie tak z tymi jaskiniami? What's wrong with these caves? Tam jest naprawdę masa szkieletów. We haven't completely explored them yet. There's supposed to be another exit somewhere to the east. Unfortunately, the eastern caves are teeming with. A ja wiem, że mam też miecz jakiś przy sobie, mógłbym je sprzedać i się nauczyć czegoś, ale na razie nie mam jeszcze aż takiej wielkiej potrzeby. To w swoim czasie wszystko zrobimy. Myślę, że po zakończeniu tych questów, które chcę teraz wykonać. Czy tu przypadkiem nie było jakiejś kopalni? Raczej tak. Is this a former mine by any chance? It's possible. But if that is the case, then nothing has been mined here for years. We found these caves the way they are now. We just had to clean them of some cave beasts. Okay. W takim razie koniec. No i rozpoczynamy nasze czyszczenie tej tutaj jaskini. Na początku chyba będziemy mieli jaszczury, to całkiem szybko. Nie, gobliny najpierw nam wyskoczą. Właściwie dziwiłem się zawsze, pamiętam, że te gobliny się osiedliły tak blisko tych ludzi, a właściwie to, że oni ich nie wybili tutaj, tych goblinów, bo trochę ich tutaj jest i stwarzają niezłe zagrożenie. Gobliny jaskiniowe potrafią naprawdę zaspamować człowieka. Wkurzające naprawdę spory. Mhm. Tak jak mówiłem ostatnio, muszę cię jeszcze przyzwyczaić tutaj do walki. Oj. Ale muszę się wykrzywiło. Dobra, pozbierajmy sobie wszystko co mają. Tam jest jeszcze ich kilka, to wiem. Nie chcę, żebyś zaczekał. Masz walczyć u mojego boku dalej. Strzelimy w jednego, przyprowadzimy go. Na zdrowie. Koper. Powiedziałem, przeprowadzimy sobie jednego, a nie dwóch. Walcz z nimi! Co robisz, Koper? Boże! Oj! Niemiło. Będę blokować. Dobra, przechodzimy do ofensywy. Świetnie. I tam mamy jaszczura, o którym mówiłem przed chwilą. Ale najpierw się oczywiście uleczymy. Zregeneruję sobie zdrowie. Powiedzmy sobie, że jeszcze chlebek skonsumujemy. Wolę takie jakieś potrawy zjadać, które mnie leczą mało. Żeby się ich pozbyć po prostu, bo są mało użyteczne. Dobra, zjedzmy sobie to, mamy prawie maksymalne zdrowie. Pałki sobie pozbieramy, je też można opchnąć zawsze. No, złoto w czystej postaci, super. Pałki. I jeszcze z tego goblina możemy coś tutaj zdobyć. No, mogliśmy go przeszukać, to znaczy, że coś w nim jest. Dobra. Jeszcze już nam zauważył, robimy amboinę. No, po prostu chciał nas postraszyć. W ogóle jak on mógł tutaj żyć z tymi goblinami? Ja tego nie rozumiem. W jakiejś symbiozie jakiejś. No. Dojdzie do mnie chyba? Nawet nie ma szans. Świetnie, ładnie go nas wziąłem. 100 punktów doświadczenia, no niczym ork. Aczkolwiek jak mówiłem, to jest gorszy przeciwnik, bo jest w stanie nas zarazić. Przez to nam się wywolnić stamina regeneruje. Musimy kupić dosyć drogą miksturę. Przestałbym troszeczkę złota w plecy. Tego wolę uniknąć. No, jak mówiłem, tu jest masa szkieletu właśnie w tym miejscu. Tam w dalszej części jaskini znajdziemy jeszcze sporo tych jaszczurów. Chyba tak ze 3-4, coś takiego. O, jest jakie lagi. Boże. Spokojnie, to nic z filmem. To jest po prostu wina gry. Lub, nie, programu do nagrywania raczej nie, bo bez nagrywania też miałem takie lagi. Dobra, kuferek i kuferek. Niestety wymagają wytrychów. Broken. Cholera. Złamał nam się. Za drugim razem już wyszło, świetnie. Amulet ochrony przed lodem. Ochrona przed lodem plus 20.
Monety i wytrychy. No, no to wytrych nam się zwrócił. W ogóle mamy ten pierśń przecież, to dlaczego ja go nie noszę? Ten ochrony przed strzałami. Plus 10 ochrony przed pociskami. No to sobie ubieramy oczywiście. I tarcz mamy troszeczkę. Świetnie. Ale będzie złoto naprawdę po tej wyprawie. O kurde, ja już to widzę. Dobra, nie złamuj się, świetnie. I tutaj już chyba nic nie będzie. A jednak jest nasza strzała, którą niestety nieraz nie trafiliśmy tego goblina. Ale ją odzyskaliśmy, więc nie ma problemu. Dobra. Przeszukałem wszystko, więc zrobię save'a, żeby tego nie powtarzać. Przygotujesz sobie łuk, bo tu jest chyba jaszczur zaraz. O. Czemu? Co się stało? Jezu, wpadłem w teksturę na chwilę. Topory. Jest ten jaszczur? Jest. Szczęście odwrócony tyłem. Oj, już nas zauważył. Kurde, jeszcze go nie trafiłem. No, Hopper, biegnij na niego. Ja tak powiem, tankuj mi go. Ja się... Czemu na mnie zawsze wszystko musi lecieć? No. W ostatniej chwili go zabiłem. Jeszcze taki to jest paskudny stwór, że z niego nic nie wypada. Nie wiem, czy tam może coś bardzo rzadko z niego wleci, ale mi nic nie wypada. Jak widzicie, zresztą już po raz drugi. To są jakieś strzały, ale to chyba nie moje. Ktoś tutaj z nimi próbował walczyć chyba. A może moje? Oj. Dwa jaszczury. Może nawet więcej, składajmy się w takim razie. Znowu masa szkieletów, będzie jakiś złom. Tak, dużo z tych jaszczurów tu jest, cholera. Dobra. Tak sobie przeprowadzimy. Niestety nie udało się. Hopper, o świetnie. Trzy jaszczury, ja piernicze. Oj, i dwa na mnie oczywiście, bo czemu by nie? Nie mogę dać im się zarazić. Nawet jak Hopper zginie, on mi nie będzie już potrzebny po tym queście do niczego, więc... przeboleję jego śmierć, szczerze mówiąc. Nie będę rozpaczać długo. Jest już, myślałem, że ten tutaj też żył. No. O, cofaj się, tak, dobrze. Dobra, tego sobie już wykończę. Zajmijmy się teraz drugim, kurde. Truchło! Zablokowało. Wow! Jest przy mnie! Cofaj się! Boże, jaki szybki! Idzie jakby nigdy nic, a kurde szybki jest. Uciekaj, jaszczurze! Spieprzaj ode mnie! Strzał mi starczy? Starczy. Z pełzaczem będzie gorzej, bo jest naprawdę strasznie szybki, dobrze się blokuje i łatwo spamuje. Tylko, że mnie nie ugryzł, mnie zarazi. Nie! Dobra, udało się, świetnie. Robimy save'a. Idziemy szybko Copperowi pomóc, bo on tam z jednym się właśnie tłucze. Czy go zabił? Zabił go chyba. A to ładnie sobie poradziłeś, ale zabrałeś mi doświadczenie. Dobra, jednego ci daruję. Ale udało mu się. Chyba. Albo jaszczur uciekł. Oj, pociągnąłem kabel, prawie by mi telefon spadł na ziemię. Dobra. Jak nie? Żyje, uciekł. A to nawet lepiej. Doświadczenie zostanie za niego. Trochę wyżej. Powinno być dobrze. Jest dobrze. Czasami tak śmieszna jest trajektoria lotu strzały czasami. Dobrze, trafiłem go czy nie? On w ogóle mu coś robi? Traf go. Dobra, nie będę tracić czasu. Będę tego żałować jeszcze, ja to wiem. Albo i nie. Okej, udało się. Bierzemy strzały oczywiście. I to by było chyba na tyle z jaszczurów. Zaraz nam... A nie, jeszcze jeden jaszczur chyba będzie. A, bo zobaczymy. Wiem, że to na końcu będzie na nas czekał jeszcze jeden pełzacz. I to jest właśnie udręka największa. Nie widzę tych stworzeń. Mam taki uraz do pełzaczy i o dziwo do topielców. Nie wiem czemu, ale boję się topielców. Kurde, kiedyś mi pamiętam, wbiłem się do takiej jaskini, to była masa topielców, po prostu mnie tak zaspamowali, że nie miałem nic do powiedzenia. Byłem na dosyć wysokim poziomie, save'a nie miałem i straciłem kilka godzin w gry, tak naprawdę. Dobra. Za ciężkie, będę się tutaj udać kiedyś, jak już troszeczkę podszkolę się w otwieraniu zamków. Zamków możemy się chyba nauczyć u orków, tak mi się wydaje, chociaż na pewno po dwóch stronach jest taka opcja, żeby się nauczyć tego czegoś. I co, pełzacz? Może jaszczur?
i... jaszczur. No właśnie, znowu taka dziwna... O, znowu. Dziwnie latają te strzały czasami. O Jezu! Koper, walcz z nim. Z nim! Nie chodź! Walcz z nim! Bigo! Dopiero zrozumiał, trzeba z nim walczyć. Coś mi tam robi, ale... Jakiś... Szok to nie jest. Jakiś szczyt moich marzeń również. Dobra. Robimy save'a. Lecimy dalej, zaraz tam chyba naprawdę ten pełzar wyskoczy, a wtedy to już będzie naprawdę przesrany. O, jakieś węże słyszałem? Węże też są. Chyba niezbyt agresywne, są dosyć pasywne, ale 20 chyba albo 50 doświadczenia dają, więc zawsze trochę jest. Okej, tu nic nie ma. Dobra, tam okazjonalnie będę tylko korzenie podnosić, bo magiem nie będę. Zrobimy sobie wojownika takiego. O cholera. Jeden tylko czy dwa? Jeden. Robimy save'a i jeśli nie graliście w Gothica, to oto właśnie przed wami pełzacz. Okropne bydle, naprawdę. Paskudztwo. Jeszcze jakie upierdliwe. Chyba, że go na dystans wezmę. To może być naprawdę... Tak, koper, nie pomagasz. O, może pełzacz na nim zaprezentować swoje ciosy i swój spam słynny. Łapami. No. To normalny... O. Jakiś spokojny, o dziwo. Kurde, skończy mi się strzały, muszę ognistymi teraz próć. O, duże obrażenie, naprawdę, bardzo duże. I zabiłem go, świetnie. Oczyściliśmy również południowe jaskinie Redox, zakończyliśmy questa, zdolności łowieckie plus 1, dużo doświadczenia, jeszcze jego truchu się cały czas pali. Łoń! Kill it with fire, dokładnie. Ciężka skrzynia, otworzę? Chyba tak, ale... Broken. Aj, złamał się wytrych. Brakuje wytrychów? O cholera. Muszę sobie skołować. Myślę, że mam więcej. Serio, nie mam żadnego już? Nie wiem, czy to się sprawdza. Tutaj powinny być. Surowa stal, a nie wytrychy. Cholera. Ale dobra. To jest jeszcze strzała, sobie ją podniesiemy. I wiecie co? Właśnie w tym momencie zakończyliśmy questa i wyszliśmy po drugiej stronie jaskini. Pomogliśmy troszeczkę buntownikom, będą oni teraz trochę bardziej mobilni. O, wezmę sobie ziele lecznicze. Złote, jakieś szkielety. Naprawdę dużo sprzętu i będzie dużo pieniędzy z tego. Już to widzę. Dobra, słuchajcie, myślę, że to by było na tyle. Wykonaliśmy naszego questa. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Robię sobie save, bo mnie zaraz jakieś wilki tutaj zjedzą. Może sobie na jelenie zapolujemy za chwilę, więc kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie oczywiście o ocenie tego filmu, pozostawieniu komentarza, rady, poprawienia mnie. Naprawdę będę wam za to wszystko bardzo wdzięczny. Ja teraz nagrywam trochę odcinków na zapas. Ustosunkuję się do tego pewnie z jakimś delikatnym opóźnieniem, ale śmiało piszcie rady i tak dalej, więc... To by było na tyle. Zapraszam do oceny jeszcze raz. Cześć, pozdrawiam, do usłyszenia, trzymajcie się, na razie, cześć.